noc temperatura wróciła do normy lipcowej. Dziś notowano od 14 stopni w Ustce do 27 w Nowym Sączu. Natomiast ponad 30-stopniowe upały ogarnęły Europę południowo-wschodnią. Dziś w południe w Bukareszcie i Sofii było 36 stopni, w Atenach 34, w Belgradzie 33, na wybrzeżu Morza Czarnego od 30 do 35 stopni. Upały przyniosło afrykańskie powietrze zwrotnikowe. A u nas jutro bez większych zmian. Będziemy w dalszym ciągu w obszarze obniżonego ciśnienia o słabym ruchu powietrza, w którym wszystko może się zdarzyć. Parę godzin słońca, burza, deszcz i mgła. Ciśnienie jest dość niskie, 1001 hektopaskali i nie zmieni się. W nocy i rano na wschodzie i w centralnej części rozpogodzenia. W dzień w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, głównie na zachodzie i północy, opady deszczu i lokalne burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, o kierunkach zmiennych. Temperatura w nocy od 12 do 15 stopni. W dzień od 20 na północy do 27 stopni na południowym wschodzie.